Zbieramy czachy, come on. Idę. Niestety, moja postać porusza się dosyć powoli. Jest raczej drobną przedstawicielką gatunku Homo sapiens. Ty też jesteś. 1,70 m to nie tak specjalnie mało. Jesteś bardzo delikatnej budowy przecież. Chociaż wzrostu nieco chyba powyżej przeciętnej, tak? Owszem. Ty, bruzer! Leżysz! He is leżing. Daję kolejną czachę. A ja widzę skrzynkę. Shiny. Co my tu mamy? Snajperka i shotgun. Sprzedawalne. Uwielbiam dziurawić przeciwników z SMG. To jest moje hobby. Jak miło, że do niej podszedł, kiedy żeby mógł mu strzelić dwa razy shotguna prosto w mordę, nie? Bardzo miło z jego strony. What a nice young gentleman. Widzę taką babcię z takim olbrzymim shotgunem, stojącą nad bezgłowymi zwłokami. Zmartwię się może, ale... albo cię nie zmartwię, zależy od tego, jak do tego podejdziesz. Zabrzmiałeś bardzo przekonywująco. Nie no, właśnie tak miałem zabrzmieć. No to... Naprawdę, brzmiałeś jak stara babcia. No, widać, bo jest... babcia, nie dziadek. No, bo miałem zabrzmieć jak stara babcia. Wiem. Stary dziadek taki z takim tekstem się mniej kojarzy. Stary dziadek kojarzy się z tekstem When I was your age! Dobra, szukajmy dalej czaszek, zanim stetrzę je do reszty. Tak, ja też szukam czaszek, już znalazłam kilka. Tylko, że w tej chwili mamy Fuse A, Fuse B, Fuse C. Tak, wiem, jestem fantastyczny i nie wyniem quest. Jeszcze mi do mnie... Dobra, wiesz co, najpierw coś do mnie strzela, ja to wezmę, pozbawię głowy. To jest bardzo dobry pomysł. Moment, wait for... Gdzie mi skaczesz, bydlaku? O, kolejna czaszeczka. Stój w miejscu! 8 na 10, nice. Stand still before the long hand of justice. Ej, no chodź tutaj, szmaciarzu. Gdzie ten bydlak? Hapaj. Kiki ci czaszeczki. Znowu jest Fuse A, Fuse B, Fuse no, C. Nie, znowu po prostu nie przestawiłem. Jak chciałem przestawić, to... What the hell. To mi wyskoczy ten gość i zaczął mnie strzelać. I kolejną czaszkę. Zostały jeszcze dwie, czyli te jedno, jeszcze jedna. Dobra. Ta była dosyć wysoko, ciężko było sięgnąć. A, widzę ostatnią. Okej. Okay. Tą drogą zastanawiam się, do kogo te kości należą, które tutaj są. No do zabitych mieszkańców tutejszych, no wiesz, one zostały stawione jako, wiesz, jako takie trofea i przy okazji, wiesz, ostrzeżenia. Look out, we are badass, we kill you, no. Te kości, znaczy wiesz, mi chodzi o te kości, przy których właśnie stoję. Nie wiem, przy jakich kościach stoisz. W każdym razie wyprowadzam wóz i czekam, aż tutaj się pojawi, żebyś mogli ruszyć. Tymczasem jeszcze plądruję lokalne skrzynki. No, mam na myśli, tak podpowiem, że mam na myśli te kości, które są mniej więcej 10 razy większe ode mnie. A, te. Te kości. Tak, te kości. No, powiem ci, że dawne istoty Pandory, naprawdę. Musiały być imponujących zmiarów i... W sumie to chyba całe... Dinozaury przy nich to pikusie. Nie no, właśnie powiem ci, że mniej więcej to byłby mniej więcej ten rozmiar, trochę większe nawet. Są te faktycznie te istoty Pandory, trochę? Ale... Czaszka tego czegoś była na tyle duża, że robiła za dach budynku. No true that. Znaczy, dobra, konstrukcji jakiejś. Nie znam dinozaura, który byłby na tyle duży, żeby jego czaszka mogła robić za sufit. Ten, wiesz, Diplodek by się w tym chyba zmieścił w sumie. No. Headstone Mine. Zmień questa. No patrz. Znowu te questy, nie? Zmieniłeś questa i znowu musisz go zmienić. I co? I który quest? Detonators! Fuse A, Fuse B, Fuse C. Pipeline destroyed.
Ogólnie jeszcze się nie zdążyli zrespić jeszcze. Ach, jak miło. A tutaj pewnie te midżety już się zrespią. Skoczyłam na drzewo. No patrz, tyle razy ktoś cię prosił, żebyś spadała na drzewo i nie posłuchała się teraz sama tak z siebie, nie? No. No, znowu trzeba będziesz wysadzić tego bubka z tego. Nie, trzeba brać. Oh, come on! Czemu ja nie stałem ich kritami? No, wreszcie. Sam se zadymimy, nie widzę, gdzie ma głowę. Och. Czuć bywa. Sniper, nie, dopiero to są Sniper Proficiency Level 8. Troszkę więcej używałem shotgun. Oh. What the hell? Ja, karabinek. Dobra, poszukajmy miejsc do ułożenia ładunków wybuchowych. To jest jeden. Skąd do mnie jeszcze wali ten sieć? Nie wiem, wiem dokąd, skąd do mnie. Sorry mi dziecik, ale w takim tempie to ty sobie możesz. Umrzeć. Nice. Czy mu właśnie zżarło całą skórę z czaszki? Tak. Romantyczne, prawda? Skrzynka! Aha! Amunicja do snajperek, do shotguna i tym podobnych. Zaraz tam zaglądnę, tu jest jeszcze jedna skrzynka. To taka większa, czerwona. I SMG. Jedno i drugie, więc sobie je przejrzyj. Podejrzewam, że twoje o, jest lepsze, może ale... może być... A, moje są lepsze. Oba. Znaczy, od obu moje jest lepsze, to które tego teraz używam. Oh, come on! Ups. Not really a people person, do się nie chciałem. Smutne. Pamiętaj, żeby zostawić mi tych gości do zabicia criticalem, to wtedy będziemy dostać więcej expa. Bo ja mam ten, wiesz, ten patent, że jak criticalem kogoś zabiję, to dostajemy za niego dodatkowe expa. Tak. Tylko w tym momencie przepaść pomiędzy nami, jeśli chodzi o poziom, się znacząco powiększy, bo za zabicie ty chyba dostajesz... Znaczy tak, osoba, która zabija, dostaje więcej generalnie XP, więc... Dostaniesz tyle samo, ile byś dostała, kiedy ty zabijesz. No tak. No plus 15% jest, nie? Jak zabiję kogoś 7. Mhm. Niuch, 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 niuch. Tam gdzieś. Ojej, nie! Zabiłem właśnie dwóch gości naraz jednym headem. Nice. Aż sprawdzę na nagraniu jeszcze raz, czy naprawdę to zrobiłem, bo to wydaje się być idiotyczne. Tym bardziej, że ich głowy były jednak troszkę oddalone od siebie. Troszkę utknęłam. Wlazłam w miejsce, z którego nie byłam pewna jak wyjść, wiesz? Aha. Czyli nic nowego, w ogóle błądzenie, no. Nie, i tak jeszcze gorsza była moja jedna przyjaciółka, która kiedyś nas zaprowadziła do tej, do... z przystanku do... na działkę. Do jeszcze innej. No tam była imprezka, bo była taka opcja, no... śmigus, dyngus, etc. I... prowadziła nas na miejsce przez godzinę z hakiem. Yeah. Okazało się, że to jest jakieś 3 minuty od przystanku. Przystanku. The pipeline is destroyed.
Jep. Fajnie ten... Komin Czubk jeszcze dymu tak... z komina. Tak, jeszcze ten... On, ten komin tak odpada i... Osiada jakby z boku. O, jestem w stanie zniknąć ten dym. Bug. Bug. Jak popatrzysz wyżej, widząc ten, ten, taki, ten dym z przedniej części, to on znika i widzisz komin. Aha, no. Bo. Dobra, już palajmy. Smutne. Nie lubię takich niedoróbek w grach. Oj. Utknęłam. Tym razem... Tym razem zdążyli się teraz pić. Logic? Seriously, masz. Oh well. I better run. Reconsider. I'm going to call false that on that. Chcesz sprzedać mi złom? Czy po prostu spadamy, oddamy questy i wtedy sprzedamy wszystko? No. No to hurtem. Możesz odpalać. To zrobię. Lubię sprzedaż hurtową, więc ten. Hurtowo sprzedamy cały złom. Ogólnie był tip u mnie, że remember to spend your skill points after leveling up. No wow. Ale nie, wiesz, thank w tym, you, Captain Obvious. W jak to się nazywa, w Torchlight'ie dwójce, podczas czytywania się planszy, pamiętam, że jest informacja, jakby przypominając ci, że dostałaś level, nie? Bo czasami tak jesteś skupiona na tym, że wszystko tam masakrujesz, że zapominasz o tym, że dostałaś level. W tym momencie dostajesz informację, że masz do zużycia 5 punktów umiejętności, 1 punkt tam, 5 punktów charakterystyk, 1 punkt umiejętności na przykład, nie? I po prostu ci przypomnienie tak, a no faktycznie, przecież dostałem level. A nie odwrotnie? Nie, 5 charakterystyk i 1 umiejętności. A nie, przepraszam, to nie jest tradycyjny RPG, okej, okay, spoko, spoko. Mhm. To jest komputerowe RPG, tutaj trochę inaczej to wygląda. Znaczy nie, wiesz, to od tego zaczniemy hack and slash, nie? Więc to no też tak, to... więc bardziej liczą ci się statystyki niż umiejętności, tak, bo w tradycyjnych papierowych RPG-ach jest na odwrót. Umiejętności są znacznie tańsze, jest ich znacznie więcej. No, na przykład D&D. No. O, dostałem snajperkę. Nawet ciekawą. Sweet. I bezużyteczny grenade mod. Teraz będziemy szukać tego, narzeczonego, zaginionego. Na razie rozwijam tak naprawdę cały czas jedno drzewko. Mhm. Ale mam zamiar rozwijać się tak bardziej równomiernie w ostatecznym rozrachunku i rozwinąć sobie wszystkie drzewka. Glorious Havoc. O, smutne. Liquid Sniper. O, tak, jasne. Hyperiona. Dość mocno celny, ale... I fire rate ma wysoką. Ale nie. O, SMG, który ma fire rate 2,8. O, smutny. To pistolet maszynowy już ma więcej. Znaczy ten pistolet, który znaleźliśmy, ten po Nine Toes. No. Nail Clipper, czy jak nam się nazywał. Clipper po prostu. Chyba. Mi się wydaje. Kolejny class mod, jaki znalazłam, to jest plus 18% Team Shield Capacity i plus 1 Resilience Skill. Ale w sumie go sprzedam, bo co prawda Team Shield Capacity brzmi obiecująco, to jednak
obrażenia z SMG mi tak ładnie wzrosły, że to aż żal tamto wywalić. Wiesz, jak ja lubię SMG. Jep. Wypluj 1000 pocisków, czy jeden trafi. Tak. A przy odpowiednio wzmocnionych obrażeniach dzięki temu modowi, ten jeden może trafić śmiertelnie. Jestem w autku. Zmienię jeszcze questa i zobaczę, czy nie możemy... A przez przypadek namierzyć tego gościa. Kurczę, cały czas mi się mylą przyciski. Tak, Find Bruce możemy. McLean. A tak. Pamiętasz tam, tamto podziemie, gdzie był jeden sklepik? Nie. Dobra, w każdym razie tam są zwłoki tego gościa, zaraz zgarniemy questa. A, to co mówiłeś, że jakiś tam sklepik gdzieś tak, jest? Tak. I tam są dwa midżety łażąc pod ziemię od razu i próbują się zjeść. Mam. Ui. Życzę powodzenia. Ja to zawsze chodzę z shotgunem. No ja z SMG. Ja wszędzie chodzę z SMG. Pod prysznic też? Też! Nigdy nie wiesz, czy jakiegoś karalucha nie trzeba będzie ustrzelić. O, w mordę już widzę, jak ten... Co drugi dzień u ciebie w domu. Musimy znowu wykafelkować łazienkę. Był tam karaluch. Nie. Smack plane found. Właśnie słyszę midget. Ups. Pop they go. Masz ochotę na tatar? Product recall. Collect Bruce boxes of cigars. In the journal, Bruce described the scam where he gathered local plant leaves, rolled in cigars and sold them to bandits while claiming they were prized off-world tobacco. I teraz będziemy szukali paczek z cygarami. Pasjonujący quest. Ale słuchaj tego dalej. Apparently his first customer immediately died of massive internal bleeding and the bandits forced Bruce to use his own product as payback. Yeah, thank you. You better round out these cigars before some kid gets hold of one and smokes it in the back alley. The journal mentions that Bruce's customers were primarily the bandits around Titan's End. SMG, jak ci widzę? Nie, shotgun. I'm waiting. Daj mi chwileczkę, sprawdzę, czy ten shotgun jest lepszy niż mój. Nie, ja sobie nie wiem, że mam shotgun w tlerze. In questa. No i znowu trzeba zmienić questa. No. Do czego to doszło? Przybyliśmy na Pandorę szukać Volt, a kończymy szukając cygar. Które nie są cygarami, które powodują krwawienie wewnętrzne. Och, well. Life is brutal. To jest najlepszy dowód na to, że palenie szkodzi i należy rzucić ten nauk. O, tu jest sklepik. Skrzynki! Okej. Amunicja. Demet! Tego dla mnie. Zgarnij tam z góry, z klifu, te fajki, a ja skoczę na dole. A jak ja mam się dostać na górę na klif? Chciałbyś dookoła. O matko! Tak, obiec dookoła. Bardzo dookoła. Jak to tam się właziło? No niby gdzieś tu, ponoć. Tędy chyba. Chyba. Tak. Tu
Paczka cygar. I tu kolejna. I tam kolejna, na samym końcu. Jej. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Pewnie nie. Na górze była skrzynka, nie? Nie. Nie widziałam tam żadnej skrzynki. Pójdź tutaj dalej tym podejściem i rzuć okiem pod baldachim. A jednak jest skrzynka, to ja jestem po prostu... No, najwyższy czas jednak zacząć nosić okulary. Nie, może podejrzewam, że po prostu moja pamięć jest lepsza niż twój wzrok. Wiesz, nie ryzykowałabym takiego stwierdzenia. Moja pamięć to do niektórych rzeczy. Bardzo niektórych. Podoba ci się mój sposób parkowania? Boski. Czy też jestem w stanie do tego wsiąść? Uważam, że moja postać ma znacznie wyższe zdolności wykonywania akrobacji niż ja kiedykolwiek będę miała. Niż kiedykolwiek miałam. Gravity defying, można by rzec. Ja, bardzo. Ha, ha, ha. Shops have new inventory. Brilliant! Inventory. Inventory, no. Ops. No i oczywiście wysiadamy z drugiej strony. Laska, co ci jest z mózgiem? Niewygodniej jest tędy? Spróbuję następnym razem zajechać w drugą stronę. Zobaczymy, czy też wysiądą z przeciwnej. Laptrap ma baga. Zawisł pół metra nad ziemią. Ty widzisz? Ty to widzisz? Co zawisło? Czekaj, bo... Laptrap. Nie, u mnie sobie... U mnie ten skakał po prostu. A u mnie zawisł pół metra nad ziemią i wisiał. Ha. Może robił achievement hang time. Może. Badumpsz. Are you kidding me? Wiecie, że sprzedać taki złom. No dobra, niech będzie on. Dobra, czyli... to właściwie koniec questu w tym miejscu, nie? Tak. No, tak mi się straszliwie mylą przyciski, że to jest naprawdę... A propos pomylenia się przycisków, ja zmienię sobie szybko w sterowaniu. Czy ten koleś, który przed chwilą tutaj zdechł... Zrobił to dlatego, że ja wsiadłam do wózka, czy ty do niego strzelałeś? Nie, ja grzmotnąłem mu w łeb z mili. Okej, bo właśnie w moją stronę poleciała jedna noga, więc tak się zaczęłam zastanawiać, what the hell just happened. Przywitała cię, twój pojazd przywitał się wypluwając nogi jednego z rozwianych bandytów. No. O, ja cieszę się, że cię widzę. Zupełnie jak kot, nie? Lepiej, żeby koty się tak nie cieszyły na mój widok. Nie. Bo właściciele kotów wtedy poproszą mnie, żebym ich w ogóle nie odwiedzała. Nie, koty mają tendencję do zwracania różnych losowych rzeczy, ponieważ one jak się liżą, to łykają sierść, nie? No i... To ciekawe, pies tak nie robi, mimo że też się liże. No, pies ma trochę inną strukturę języka niż kot. Fakt. Poza tym pies nie łyka. Futra. This is the biggest thing that's happened here in a long time. Think of the visitors we will have. Listen, if you find it, what's inside. No, a w sumie, ponieważ skończyliśmy tutaj już chyba wszystkie questy w tym Firestone, czy jak to się tam nazywało, to możemy sobie zrobić przerwę po opuszczeniu tej lokacji. Ne? Jestem za. To za wskakuj. Yep.
Tak. Oczywiście nie możesz porozmawiać z klatawym z samochodu. Nie, bo dlaczego? To byłoby zbyt proste i zbyt fajne. Dlatego ci tego nie damy. Cieszysz się? Jakie samochody? Jak miło. No, bardzo dużą szansę przeżycia nam daje, naprawdę. Tak, całe 5,7%.